Telewizja Kopernik. Twój styl życia. W Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie rozpoczął się kolejny rok akademicki. I to szczególny, bo jubileuszowy. Uczelnia przywitała studentów po raz 20. Jedni z nadzieją na udaną zawodową przyszłość. Praktycznie co druga, co trzecia osoba ma magistra z nauk społecznych, różnych tam socjologii, pedagogiki itd. I bardzo ciężko jest na przykład na rynku o pracę. No ale jak wiadomo, no, trzeba coś robić. Mieć nadzieję, że jednak każdy znajdzie swoje miejsce na rynku. Inni z głębokim przekonaniem o potrzebie dobrego wykształcenia na obecnym rynku pracy. No jeśli nie ma się studiów, to nie ma jak podjąć wyższej tutaj pracy, żeby był wyższy zarobek niż ten podstawowy. Dla wszystkich, zarówno dla studentów, wykładowców, ale i władz uczelni, rozpoczynający się jubileuszowy rok akademicki oznacza sporo ciężkiej pracy, ale i satysfakcji. Jesteśmy, rozwijamy się, mamy przez cały czas studentów, mamy bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną na wysokim poziomie. Z powodu niżu demograficznego dla wszystkich uczelni ostatnie lata to okres niełatwy. Dlatego Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP oferuje takie kierunki i specjalności, na których studenci mogą liczyć na jak najwięcej praktyki. Przy uczelni istnieje Rada Konsultacyjno-Doradcza skupiająca m.in. przedstawicieli otoczenia biznesu. Do tego ofertę edukacyjną szkoły współtworzą organizacje społeczne. Należy wspomnieć, że niektórzy z członków tego opiniotwórczego kolegium, ale nie tylko oni, noszą istotny merytoryczny wkład w kształtowanie i modulowanie programów dydaktycznych, przede wszystkim studiów magisterskich i podyplomowych. Mam na myśli przedstawicieli Federacji Organizacji Socjalnych FOSA, Banku Żywności i ASZOKI, którzy zaproponowali i współtworzyli programy trzech specjalności magisterskich na ekonomii przedsiębiorczość społeczna, na pedagogice animacja społeczności lokalnych i na socjologii dialog obywatelski i organizacje pozarządowe. Zmiana profilu kształcenia na praktyczny jest korzystna nie tylko dla samego studenta, ale i dla jego przyszłego pracodawcy. Przygotowanie pracownika do pracy bardzo dużo kosztuje, bo to jest nakład pracy włożony przez osobę, która tą osobę przez pierwsze miesiące czy rok nadzoruje i przez ten okres tak zwanego przyuczenia się pracownik nie jest w 100% efektywny. Także przygotowanie praktyczne do wykonywania danego zawodu jest ekonomicznie uzasadnione dla przyszłego pracodawcy. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie i w zamiejscowym oddziale w Kętrzynie kształci na kierunkach ekonomia, socjologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe i administracja. W ofercie ma blisko 40 kierunków studiów podyplomowych. Jest uczelnią liderów według Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i placówką przyjazną osobom niepełnosprawnym. W 2016 roku zajęła także wysokie 44. miejsce w prestiżowym rankingu niepublicznych uczelni magisterskich pisma Perspektywy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv